Prawo woli pokrzyczeć. Międzynarodowy konkurs krzyków pokazał, że w tej kategorii zdjęcie wyszło. Daj. Krzykiem podobno niewiele można załatwić. Tym razem najgłośniej krzyczący dostali nagrody. Anny Mioduszewskiej nie udało im się zagłuszyć. Głęboki wdech i z młodej piersi się wyrwały. Nie, poczekaj. Około tylko nacisnąć. Taki hałas jak nacisnąć od schłodzonego kranu. Ale za jakiś czas głos może zabrzmieć niczym łotr. Nacisnąłeś? Dobra, to zlecisz. Pan Marcin zapewnia, że na co dzień niezwykle spokojny z niego człowiek. Kiedyś grałem w kaplicach sprawy. Mógł mniejszy głośniej ryknąć, tego zjadłem ciasteczko wcześniej, które mnie przytkało. Żeby mnie to ciśnie. Skończyło się, wciśnij jeszcze raz. To bym ryknął. Poczekam na ciebie. Wciśnij jeszcze raz. Poświęcenie w trenowaniu nie zna granic. Tak, poczekaj na mnie. Teraz ja będę zasekł. Nie, żeby ćwiczył. Tylko i wyłącznie. I jak tu nie być pod wrażeniem efektów? Skoro z takim hukiem startuje samolot odrzutowy. 135,2. Dobre ciało, dobre geny, dobry głos. Bo mama, emerytowana nauczycielka, trenowała wokal w szkole. Przez te kilkanaście lat ćwiczenia ten głos jakoś wyćwiczyłam. No a teraz mąż mi ciągle powtarza. Piszę rekord na górze, czy nie? Głosem. Ale motywacja była inna. O Boże, tyście! Z takim głosem murowana praca w zawodzie miejskiego krzykacza. Pan Łaszko, pan Grzyb, pracujący w tym fachu w Lublinie, szuka godnego następcy. Zatrzymajcie się i posłuchajcie! Śladem dawnych klikonów wykrzykuje na ulicach ważne dla mieszkańców informacje. Za Parysią to ja się nie mogę tutaj czymkolwiek strzelić. Ale za to jaka siła głosu. Bez tego ani rusz także na wielkich jeziorach mazurskich. Ratownik z Mikołajek, Damian Góralczyk dla dobra turystów gardło zdziera na co dzień. Panie Sterni, koło ratunkowe to służy do ratowania ludzi, a nie do kąpieli w jeziorze. Poza tym jesteście na szlaku żeglownym, po którym poruszają się motorówki i statki. Jak chcecie się wykąpać, to na plażę. Ale każdy z nas czasem powinien sobie poczekać, żeby rozładować stres, przekonuje psycholog Leszek Melibruta. Mi się od razu Liza Minnelli kojarzy. Wyłączyć chyba, czy nie? Się samo wyłączyło. Dobra. Ale ciebie nagrałem. W samochodzie, gdziekolwiek. Ty nagrywaj. Krzyczeć na kolegów w pracy czy rodzinę. Poprzeczmy więc sobie czasem